Witam bardzo serdecznie, jestem Agron, a to kolejny odcinek z Gwincika. Dzisiaj mam wyzwanko od Majkera i zagramy sobie natchnionym zapałem pod oczywiście Królestwa Północy z miodem przodków, który tutaj właśnie w tej talii miał się znaleźć. No i długo szukałem jakiejś fajnej alternatywy na tą kartę i zdecydowałem, że jedynie sens grania tej karty chyba jest właśnie w połączeniu z Faliborem. I tak tutaj też właśnie będziemy próbowali coś sobie z tym Faliborem podziałać. Dostał on bardzo fajną zmianę i tazem za każdym razem, gdy ta jednostka jest wzmacniana, zadaj losowej wrogiej jednostce tyle sam punktów obrażeń. Spoko karta, aczkolwiek ja bym tutaj troszeczkę może jednak zmienił tę prowizję raczej na 9 i może wtedy zszedł siłą na 5. Tylko i wyłącznie po to, że ta karta miała, znaczy była bardziej uniwersalna i może grała z Neckerem na KP, może wtedy coś tam by to jako tak oddziałało, no nie wiem, tak co mi się wydaje, widzowie. Mamy tutaj świątynię Melitele, z której możemy trafić całkiem niekiedy fajne karty. I tutaj na przykład celujemy sobie w takie karty, jakim jest powiedzmy Słoń Bojowy, Wiraxes, który jest fenomenalną kartą, bo możemy sobie dzięki temu Wiraxesowi zresetować i uderzyć sobie na przykład jeszcze raz Selkirkiem lub Anseisem. Jest spoko. Ewentualnie jakiś Draug, aczkolwiek no, mamy tutaj niby trochę tych ludzi, więc może to jakoś też oddać ten Draug, aczkolwiek raczej nie, raczej nie. Już chyba bardziej wolałbym tu dostać Erlanda, szczerze powiedziawszy. Może tutaj Erland wszedłby za jakieś fajne punkty. Może jakieś niegigantyczne i raczej trzeba by grać go w R1. Ale spoko, spoko, może by to też mogło fajnie oddawać. W każdym bądź razie, tutaj oczywiście później na rozkazie tej świątyni Melitele dobieramy sobie albo Anseisa, albo Selkirka. Tutaj w zależności od tego, którą kartę mamy na ręce, to drugą kartę oczywiście możemy sobie dobrać. Mamy tu trochę kontroli jeszcze w postaci Geralta Igni, który może wejść sobie też dość przyjemnie. Jakieś 25 punktów jednostkę możemy sobie zniszczyć. Powiedzmy jakieś szarpie skrzydło na potworkach. Wtedy też ta karta akurat swoje value może i wykręcić. Mamy tutaj też balistę do trochę jakichś tam kontroli, też do obijania przeciwnika. Mamy mistrza oblężeń dwa razy do skracania talii, który działa się bardzo fajnie z mistrzem oblężeń. Mamy też raz w ogóle studentkę z Aretuzy. I to jest studentka z Aretuzy. Jeśli zagramy ją w połączeniu właśnie z Faliborem i z Donimirem, czyli zagramy ją oczywiście za obrońcą, to powiedzmy ona to zrobi jakieś 4, może 5 punktów tego wzmocnienia i w połączeniu to z Faliborem to już robi nam 10 powiedzmy. Jeśli tu oczywiście trafimy w dobrą jednostkę przeciwnika, może trafić, wzmocnimy go za 5, a trafimy w kartę za 1 punkt siły. No zdarzają się też i takie przypadki. I tego byśmy tutaj chcieli w wszelką cenę unikać, aczkolwiek zawsze to się oczywiście da. Mamy też grom do boostowania Falibora i mamy fiolkę zakazanej wiedzy, bo boostujemy sobie od razu Falibora 4 i dajemy potem jeszcze witalność na 4, więc oczywiście witalność też go wzmacnia i też robimy pasywnie 1 punkt ataku. No i tutaj cały nasz deczek właśnie opiera się na Faliborze, na tej świątyni, podgranie Anseisa albo Selkirka. Mam też raz blokowanko. No i chyba to tyle, jeśli mówię tej talii tak naprawdę. Najgorsze, co w tym deku może nas spotkać, widzowie, to przenoszenie albo Sirocco na naszego Dunimira i później blokowanie na Falibora, więc ewentualnie tutaj można zagrać zamiast powiedzmy inżyniera, bo zamiast przeklętego rycerza, czy nawet zamiast strażnika Radowida, jakiegoś Pelara lub Mahakamski Dwójniak, żeby mieć jakąś tam ochronę na tym Faliborze. I faktycznie lepiej grać Mahakamski Dwójniak, bo gdy zagramy tą kartę, od razu też wtedy boostujemy właśnie Falibora sobie 5 punkcików, więc też od razu on by za te 5 punktów uderzył, więc to by było tutaj, wydaje mi się, bardziej optymalne zagranie. I w sumie to faktycznie nawet ten Mahakamski Dwójniak, poczekajcie, nawet ten Mahakamski Dwójniak, on wchodzi za 5, tak, za 5, czyli już jest nawet lepszy niż ten, lepszy niż ten nasz Pelar. A tutaj raczej nie chcemy oczywiście przeciwnika z jakichś statusów obrońcy i tak dalej, no bo tutaj nasz Falibor i tak bije na tyle losowo, że możemy zbić coś, co będzie za obrońcą, więc tutaj raczej nie mamy co się tym przejmować. Obrońca zawsze możemy usunąć Anseisem albo Faliborem. No i dobra, to tyle się mówię detali, w takim razie idziemy się pierwszym meczeku. Sfalblot. Misiek Sfalblodzik. Szkoda, bo to fajne punkty były. Dobra, to na razie out. Falibor spoko.
To też spoko. Schowam też to. Dobra. Słaba ta ręka, trochę słaba. No rozstawiam świątynię od razu. Pytanie, co z tej świątyni, coś tam chcę wtasować, ale to będzie raczej inżynier. To raczej będzie inżynier. Jest meluzyna. To co? Pewnie też Svalblood, misiek, wszystko jest. Siroko, knucik. Szczerze, to aż mi się nie chce. Oj. Ta Adalia, raczej tu nie ma fajnego tiku, ta Adalia. Niech będzie. Bo reszta i tak jest słabizna. Dobra, wezmę Gerharta. I wezmę Filipkę. Czekaj, czy on teraz tą chwilką widzi karty, które ja dostałem. Nie, startował, no to nie. To nie powinien tego widzieć, nie? Troszkę to Igni pomaga. Zróbmy to tak. Aczkolwiek on tam pewnie tak. Siroko pójdzie w obrońcę i zaklęcie kompresji pójdzie w tego Falibora i GG. Wtedy. W ogóle nie kliknąłem tej świątyni, nie? Mądry ja. Zapomniałem o niej. Oczywiście, żeby ją sobie kliknąć. Teraz dopiero to zrobię. Biorę Ansejsika. Chowamy inżyniera. I ostatnią kartą, którą chcę zagrać w tej rundzie, dajmy na to, że będzie Karacyjska. Też on też tam grał obrońcę, a Karacyjska była potem lepsza na jego obrońcę, wydaje mi się teraz. No dobra, no ja to pasuje. To pasuje, bo raczej tej rundy nie mam czym wygrać. Nie chcę tracić na pewno tej Falibora. Potencjalnie mogę lecieć z Selkirkiem, zniszczyć mu meluzynę. Jest jakiś pomysł? Tylko ja poradzę sobie z jego kartami później. Tak to nie będzie mu to rosło. Dobra, pas. I tak nie będzie mu to dalej rosło. 16. Wow, ale skillowo dobieram, nie powiem, że nie. Serio, fajnie dobrałem. No dobra, to schowajmy potencjalnie to. Gerhard. Zostawiamy. Bardzo boję się jego Siroko. No to powiadajmy obrońca na obrońcę. Falibor, raz lider, Miód, Grom, może Gerhard, nie wiem, szczerze nie wiem, no i tutaj Siroko leci, on wie, że gra Falibora w tym deku, tu musi lecieć Siroko, chyba, że ma je na łapie. Aha, Pelar,
No zajeb... Czego potrzebujesz do biście. Tego, żeby się dostać do nieba? No to zajebiście. Nie zawiodę. Nie mogę zawieść. Po prostu no nie. No tak zagrał. Dziwne. Masakra. Ale teraz potencjalnie mam bardzo dużego Selkirka. Tylko co mi z tego? Nie wiem, czy to Filipa nie pójdzie, może zbije to jakoś. Strzała w tyłku czy dwie. Kuźwa, serio, jeden punkt został, tak? Mogę też kliknąć ten grom, ale okej, not bad. Serio, jeden punkt. Why you bullied me? Nie pamiętam, czy w tym deku grał błogosławieństwo, ale wydaje mi się, że pewnie tak. No nie wiem, no niby są jeszcze teoretycznie jakieś szanse, tak? Sirocco poleciało. Szkoda teraz, że Viraxasa nie trafi jest stamtąd, ale... No dobra, no coś tam jest. Coś tam by było. Ta wieża. Wieże out. To jest nie najgorsze. Nie chcę z tą strażą Radowida zrobić. Chyba też ją wyautuję. Gerhard też taki sobie. O Boże, przeklęty. Najgorzej. Dobra, no stąd chyba Geralt, nie? Geralt albo tutaj blok. Nie, blok raczej słaby będzie. Zacznę od tej karty w ogóle. Niech będzie. No jest Sigvald. Niech będzie Sigvald sobie. Co na piątce mogę stworzyć? Dobra, daj to. Jestem oficerem i dżentelmenem. No i Adalia tylko w przeklętego wchodzi. Jucie chwyca. Adalia tylko w przeklętego wchodzi. Znaczy, no niby to jest 6 punktów, no ale... Wiecie, no jednak liczymy to coś więcej, co nie? Co ja mogę stąd zagrać? Mogę stąd zagrać... Nie, no tu czekam na to Igni, mimo wszystko czekam tutaj na Igni. Szkoda, że tu bloka nie trafiłem żadnego. Z tym poczekam jeszcze. Nie wiem, co siódemce mam, ale tam jest chyba... Okej, okay, wiem, co tam mogę trafić z tego. Więc powiedzmy, że zagram to. Faktycznie mam głos zagrobu. Mam też... Nie, to jest słabe. Zagrajmy sobie po prostu faktycznie głos z zagrobu. I tutaj dajmy na to, że usuniemy sobie te piątki. Dajmy na to zwiadowcę i dajmy na to drugiego zwiadowcę nawet. I wzmocnijmy sobie tak. Selkirk nas poprowadzi!
Nie wiem czemu tak to go knuta, ale no dobra, knut. Uważa na to Igni, uważa na to Igni. Bardzo mądrze, że na to Igni uważa. Już nie mam teraz lepszego zagrania, jak tylko takie. Tutaj nic więcej z tego nie zrobimy. Ewentualnie zagram stąd Margaritę pod bloka. Zapalisz od złamy mi serce. Już nigdy nie zaznasz spokoju. Czekajcie, co teraz z tego Sigvalda? Pewnie jakieś oczyszczenie będzie na to miał. Tak obstawiam, że jakieś oczyszczenie będzie. No Jansej wzmocniony, na tył zagrany. On będzie miał 14, 15, 16, tu będzie 20. No zbijam tego Sigvalda. Pelar leci w oczyszczenie. A nie, Benkart. Z raczej przegrany mecz. Mimo wszystko. Ale dobra, zagrajmy sobie to tak. On jest zablokowany, powinien go teraz zniszczyć, co nie? Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Tak. No i Svalblot. I pytanie, czy on to robi? Wydaje mi się, że robi. Tak, robi na spokojnie, tego całego lidera jeszcze. O, zrobi, zrobi. Dwa punkty. No więcej widzowie sobie nie dało się uciułać. Może gdybym Sigvalda zblokował wcześniej. Ale też wydaje mi się, że raczej by to nic nie zmieniło. Krałopająki. Krałopajączki to może być jakiś idr, spam idrów i to będzie bardzo nieprzyjemne. Aczkolwiek może jakoś sobie z tym poradzimy. No, tego nie chcemy tutaj. To potencjalnie może zostać, ale chyba Grom w takim razie out. I chyba to też out. I nie mam karty. Nie mam karty, jaką jest oczywiście Onero i Świątynia. Tykar nie dostaliśmy. Szkoda, szkoda. Fajnie, że Falibor, fajnie, że to, fajnie, że to. Więc są też jakieś plusy, są też jakieś plusy. Nagrajmy sobie to. Jestem oficerem i gentlemanem. O! O! O kurde! Dobra, mamy. To Ancesta teraz nie będę mógł wziąć, co prawda, ale wezmę Seldkirka i też nie będzie jakoś najgorzej. I schowamy sobie... Nie wiem, czy tych zwiadowców czasami nie schowamy. I potem zagramy jeszcze jedną balistę. Możemy tak zagrać. Ojojoj. Henselcik. Jedynie co, to mamy wieżę na załodze. I karobalistę, tak? Niech będzie ten Henselt, bo tamtej tak niewiele mi tutaj daje. Drugi Henselt. Fajnie, fajnie. Priscilla. Priscilla słaba raczej. Dobra, drugi Henselt i trzeci Henselt? Viraxas, powiadasz. No, to Viraxas, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej Viraxasa możemy sobie wziąć.
teraz co ja chcę zrobić? Stąd na pewno dobieram sobie na pewno stąd Selkirka. I teraz oddaję co? Zwiadowcę i zagram tą balistę? Niech będzie. Niech będzie, aczkolwiek to też jest dobry pomysł, bo potem nie będę miał jak bardzo zbijać tych jedynek mu. Tu fajnie byłoby mieć Lasseya, ale no i nie mam czym tego Lasseya zrobić. Nie mam czym tego Lasseya zrobić. Jeszcze fiolkę oddać. Potencjalnie mógłbym fiolkę oddać. Czy ja potem te karty dostanę? Dobra, liczę po prostu na to, że uda mi się go bronić się przed Bleedem. Po prostu na coś muszę tutaj liczyć. Ale powinien to grać raczej dalej. Ja mam ustawione dwie balisty i mogę zbijać mu jedynki. Raczej powinien grać to dalej. Ale mam bardzo silną rękę. I to jest ten problem też. Zbyt słaba ręka źle, zbyt silna źle. I dogryź to człowiekowi, kappa. To out. Karaciska na startówkę, ewentualnie. Nie muszę, bo mam tutaj też to. Inżynier. Chociaż inżynier powoduje mi to, że nie muszę grać Selkirka. Znaczy Selkirkowi, że nie muszę dawać lidera klikać, nie? Okej. To ja to chyba zbijam od razu. Bo on to potem może kliknąć. Dobra, ryzykuję. Ryzykuję czy Falibor? Ale Falibor tam Sirocco dostanie. Falibor dostanie mi Sirocco. Ja go zbiję, ja wierzę w to, że ja go zbijam. Dobra, YOLO. Ale bardzo boję się teraz tego Sirocco z jego strony. Że nie zdążę zagrać obrońcy. Chyba to zagrałem zbyt chciwie. Może nie ma Sirocco, bo długo chłop myśli, nie? Okej. I do kogo? Miód przodków. Fioleczka. Tutaj mamy wzmocnienie. Oczyszczonko poszło? Nie. Tarczę zbił. Okej. To spoko. Czego chcesz? Igni mu to siada teraz, tak? Siada mu Igni. Igni mu siada. Ale nie ma Igni. Nie ma Igni, mi się to bardzo podoba. Mogę zagrać stąd teraz Grom potencjalnie. Ewentualnie Henselta w to mogę też zagrać. Dobra, zagrajmy Henselta. Żołnierze
No, i teraz pytanie, co dalej gościu zrobi. Tu raczej wzmocnię sobie to. Zagram teraz Anseisa. Ty dajesz mi zapał, nie? Noise. Very noise. Okej, Ragnarok. Ragnarok, który trochę tutaj będzie mnie mielił. Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? No i dobra. Jak dla mnie wyszło całkiem nie najgorzej. Nie wiem, czemu on Ragnarok rzucił tak na YOLO. Ale dobra. Ja mam dwie bardzo mocne karty. Na pewno tam będzie 25-punktowy ten. Więc będę miał jak to zniszczyć. Tylko, że on ma Lasseya. Może mnie tutaj ograć Lasseya? Może mnie ograć Lasseya. Oczywiście, że może. Fatalne dobory. Fatalne dobory. Viraxas. Ewentualnie mam tutaj jeszcze Selkirka podwójnego, nie? Jest czym grać, widzowie, jest czym grać. Dobra, spróbujemy. Może coś z tego wyjdzie. Aha, dobór. To już drugi dobór, tak? Czy pierwszy? Drugi dobór, pasoży też był zagrane, to grajmy karacyjsko. No i tutaj faktycznie raczej celowałby w tego Viraxasa. Okej, mentalność dopiero teraz. Pierworodny na wygnaniu? Chyba oszalałeś, ojcze. Raczej nie ma jak tego zbić. Chyba, że jakiś blok od czapy będzie grany. No i to Ignię jednak mogę wymienić. Organiczna. Okej. No to tutaj lecę z Selkirkiem w tą kartę. Ryzykować? Ryzykować. Pięknie. Pięknie, mordor, to tak zagrałeś. Pięknie. Pięknie, dziękuję. Easy. Też powinien zniszczyć raczej to. No i Morwood. Czy Morwood to robi? Robi. Robi, bo mentalność roju mu to porobiła. No, Lasseya zadecydował. Niestety zadecydował Lasseya. No i cóż widzowie, rzadko kiedy zdarza mi się wrzucić odcinek, na którym przegrywam obydwie gry. Aczkolwiek, no jak widzicie, jednak czegoś brakuje tym Królestwom Północy faktycznie. Ten Falibor niby bardzo fajnego reworka teraz dostaje. Znaczy dostał. Aczkolwiek to jeszcze jednak nie jest to, no nie? Czegoś tutaj brakuje i za mało trochę to punktów wydaje mi się, że wykręca. Aczkolwiek wyzwanko Maker bardzo fajne. Fajnie się tym deckiem bawiłem, nim właśnie tutaj sobie pogrywając. Z tutaj właśnie tym miodem przodków, właśnie z Faliborem. No wydaje mi się, że ten miód przodków to chyba faktycznie jedyne fajne stosowanie właśnie ma w deckach z Faliborem.
No bo nie widzę jakoś inaczej sensu grania tego miodu przodków, no nie? Jakoś, no nie. Na 12 punktach prowizji, nie. Za dużo to jest. I odnowienie 3, jakby to jeszcze miał odnowienie może 2, to co innego, no nie? To jeszcze w miarę może jakoś by to tam te swoje punkty robiło, powiedzmy. A tak to tylko właśnie z Faliborem, daje mi się, że tutaj to jakieś ręce i nogi faktycznie posiada. Także no cóż, no za dzisiaj bardzo wam dziękuję, fajnie, że byliście, stawcie lajka, stawcie suba, sprawdźcie linki w opisie. I cóż, widzimy się już w kolejnym sezonie, z nowymi deszkami, z nowymi kartami, więc pewnie będzie dużo fanów. Mam taką nadzieję. Także do zobaczenia już niebawem. Niaure!